Wspaniale, wspaniałe uczucie. Jeszcze myślę, że chwilkę zajmie, żebyśmy się z tym oswoili, bo nie codziennie się wygrywa tak mocno obstawiony turniej. Na pewno dużo zdrowia tutaj zostawiliśmy i jesteśmy super szczęśliwi, że zwyciężyliśmy w tym turnieju, bo w zeszłym sezonie wróciliśmy niestety z czekiem na 0 złotych. Przegraliśmy w półfinale z Warszawą, wygrywając 1-0 i 24-21, a w tym roku zrobiliśmy dokładnie ten sam numer, ale na naszą korzyść. Także myślę, że wspaniała historia i to zbudowało naszą atmosferę. Taki turniej buduje na pewno fantastycznie atmosferę i dodaje powera do dalszej pracy. A atmosfera jest na pewno kluczową częścią gry w siatkówkę. Zaśmialiśmy się, że do zobaczenia w maju, jak prezesi wręczali nam medale. Oczywiście mierzymy siły na zamiary, oczywiście będziemy twardo stąpać po ziemi i bazować na ciężkiej pracy, bo tego typu drużyny tego potrzebują najbardziej, więc myślę, że to taki bardzo fajny przedsmak, a w sezonie będziemy mieli zupełnie inne cele. Tutaj wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy, żeby powalczyć o czwórkę i z dnia na dzień rzeczywiście osiągaliśmy te cele. Tutaj będziemy mieli cele z tygodnia na tydzień i mam nadzieję, że z podobnymi uśmiechami spotkamy się na koniec sezonu. Za wyjątkiem tego finału, który zagraliśmy bardzo słabo i spuchliśmy, to bardzo super. Nam się bardzo dobrze grało. Jest to jakaś część przygotowań do sezonu. Całkiem dobre przetarcie, spotkanie chłopaków. Myślę, że super inicjatywa. Wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz lepiej to wygląda i właśnie o to chodzi, żeby tutaj też to jest część pokazania się sponsorów i klubu, więc zależy klubom, żeby się pokazywać na takich właśnie turniejach, no i chłopakom też na pewno. No nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. To zeszły rok trzeba wyciągnąć z niego wnioski i iść dalej i ten zagrać zupełnie inaczej i lepiej. Nie ma o czym mówić. Śmieliśmy się z chłopakami, że czasem na fantazji takiej radości, czasem trochę szczęściu, można naprawdę zagrać fajny turniej. Cieszymy się bardzo, bo dla wielu z nas, ale też dla wielu innych chłopaków tutaj w drużynach, taka przygoda na piasku jest czymś zupełnie nowym i naprawdę nie jest to takie przyjemne granie, jeżeli robi się to pierwszy raz od dłuższego czasu. Także naprawdę ukłony dla wszystkich, którzy dzisiaj w tym skwarze, a wczoraj chyba naprawdę w słupie wody grali i naprawdę fajny, super turniej. Cieszymy się, że udało się powtórzyć wynik z zeszłego roku. Tak na dobrą sprawę przyjechaliśmy praktycznie pełnym składem, który jest na chwilę obecną. Czekamy jeszcze na naszą młodzież, która dzielnie walczy, reprezentując ten kraj. Czekamy też na Floriana, na Ilię, więc na integrację jeszcze pewnie przyjdzie czas. Natomiast to jest na pewno dosyć intensywny element przygotowania, skakanie na piasku, gdzie tak na dobrą sprawę na hali pewnie teraz bardzo powoli wprowadzalibyśmy się do skakania, więc coś innego, coś ciężkiego, ale na pewno zaprocentuje to dla nas. No teraz na pewno parę dni odpoczynku, mam nadzieję, od trenera i wracamy do pracy na hali. Nigdy nie można powiedzieć, że było źle, no była pogoda, była troszkę taka, może popadało, ale jak to się mówi, dobrym graczom nic nie przeszkadza. Cieszę się bardzo, że na te mecze rzeczywiście najważniejsze półfinały, finała Powera jest znakomita, bo to przekłada się na dużą ilość kibiców i zupełnie ta siatkówka przy kibicach jest o wiele, wiele piękniejsza i wiele ciekawsza. Ja myślę, że te rozgrywki Pre-Zero są o wiele bardziej ciekawe dla kibiców przede wszystkim, a dla klubów to jest też forma przygotowania, pierwsze przygotowania do sezonu już tego halowego. Więc ja myślę, że na stałe te rozgrywki się już wpisały, a mam nadzieję, że wpisały się również w pejzaż Krakowa, bo jak widać tu w otoczeniu, no czegoś piękniejszego trudno sobie wyobrazić. Kończy się dzisiaj Pre-Zero, kończy się siatkówka plażowa, lecz już od czwartku zaczyna się Memoriał Wagnera, znakomite, mam nadzieję, 3 dni siatkówki, tej siatkówki na najwyższym poziomie, wspaniałe zespoły, Argentyna, Serbia czy Iran, nikogo nie trzeba tu reklamować. Mam nadzieję, że hala znowu będzie pękać w szwach i jak zwykle będzie szczęśliwa dla polskiej drużyny. Puchar dla zwycięzcy Pre-Zero 2022 Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki wręczy członek zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A. pan Wiesław Kozieł.
nagrody do wspólnej namiotkowej fotografii, do wspólnego zdjęcia ze zwycięzcami turnieju GreenZero 2022 Grand Prix Polski Ligi Siatkówki w Krakowie ekipą Lublin. Poprosimy o wielkie brawa, proszę Państwa. Zdobywcą pierwszego miejsca w turnieju Grand Prix Polski Ligi Siatkówki GreenZero 2022 Kraków została drużyna Lublin.